Piotruszku, witam serdecznie. To jest program Wszystkie Strony Miasta. W naszym studiu witam panią Beatę Dunajewską, przewodniczącą Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska i pana Cezarego Śpiewak-Dowbora, przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, też w naszej Radzie Miasta Gdańska. Już ten skład gości od razu zdradza, że będziemy rozmawiać o tym, co nas czeka podczas najbliższej sesji w czwartek 26 września. Poprzednia była strasznie długa. Ta będzie krótsza? Z pozoru wydaje się, że będzie krótsza, ale jak będzie, to oczywiście my nie wiemy. Trwa kampania wyborcza. Kilku kandydatów wśród radnych się znajduje. Oczywiście z Prawa i Sprawiedliwości. Radni zarówno koalicji, jak i Wszystko dla Gdańska nie podjęli tego wyzwania, ponieważ tak naprawdę zobowiązali się wobec mieszkańców, że będą kontynuować swoją kadencję przez 5 lat. W tej chwili już 4. Natomiast dla radnych Prawa i Sprawiedliwości była to po prostu trampolina do Sejmu i dali temu dowód. Dlatego prowadzą intensywną kampanię, między innymi dlatego, że relacje z naszych obrad są w gdańsk.pl na żywo. Mieszkańcy mogą to taka oglądać, nasza ale misja. Też materiały można wykorzystywać w kampanii wyborczej i nie tylko pochwalić się wyborcom, jakie mądre rzeczy się powiedziało. Także przewidujemy, że będzie ostro i chyba też długo. Natomiast to trzeba sobie jasno powiedzieć, radni debiutanci z Prawa i Sprawiedliwości wykorzystali Radę Miasta Gdańska jako trampolinę do tego, żeby kandydować do Sejmu. Na listach Prawa i Sprawiedliwości też jest doświadczony radny, co do którego nikt nie ma wątpliwości, że nabył bardzo wiele doświadczenia przez lata, ale jeśli ktoś po kilku miesiącach pracy samorządowej decyduje się na kandydowanie do Sejmu i ku temu intensywną kampanię wyborczą, to pozwala to wątpić w szczerość jego intencji co do zobowiązań, które składał jeszcze parę miesięcy temu przed mieszkańcami, że będzie dla nich pracował przez kolejnych 5 lat. No my tutaj i jako Klub Koalicji Obywatelskiej, jako Klub Wszystko dla Gdańska nie mam wątpliwości co do tego, że swoje zobowiązania traktujemy poważnie i będziemy przez całą kadencję pracować dla mieszkańców, na rzecz mieszkańców. A co do tej najbliższej sesji, to pewnie znów radni Prawa i Sprawiedliwości będą próbowali mówić czasami nie do końca na temat, ale na pewno barwnie, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ja tylko tytułem wyjaśnienia. Dodam, że do naszego programu zapraszamy szefów wszystkich klubów, przedstawicieli wszystkich klubów. Zaproszenie zostało skierowane również do szefa klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Nie skorzystał, ale program z sesji będziemy nadawać na żywo, całą sesję będziemy transmitować. Także każdy będzie mógł nawet w trakcie sesji odnieść się do tego, co w tym programie pada. To może zacznijmy od rzeczy, które no chyba będą budzić emocje, bo historia w Gdańsku i historia w Polsce budzi takie emocje. Apel w sprawie wystąpienia do prezydenta miasta Gdańska o podjęcie działań w kierunku organizacji przez miasto Gdańsk w 2020 roku obchodów 40. rocznicy porozumień sierpniowych i 50. rocznicy grudnia 70. To jest taki apel, który państwo, jak rozumiem, wspólnie będziecie przedstawiać. Tak, i mieliśmy już okazję naprawdę w bardzo zacnym gronie obok Lecha Wałęsy wystąpić na konferencji prasowej właśnie w tym temacie. Dlaczego spotkaliśmy się w tej kwestii we wrześniu, a nie na przykład w styczniu przyszłego roku, to jest dla nas oczywiste. W sytuacji, gdy PiS zajmuje się tylko historią, mówi o przeszłości, wynajduje różne elementy, które można wypaczyć, przeinaczyć. My oprócz tego, że oczywiście szanujemy historię, szanujemy postaci, które w tej historii odgrywały ogromną rolę, myślimy o przyszłości. Dla nas ważna jest przyszłość. Przyszłość gdańszczan, gdańszczanek, Gdańska, ale przede wszystkim przyszłość Polski, bo my przecież jesteśmy jakby częścią tej społeczności polskiej i chcemy w tym czasie zakłamywania historii przedstawić realną wizję tego, co działo się w sierpniu z bohaterem Lechem Wałęsą, a nie Jarosławem Kaczyńskim, tak? Bardzo nam na tym zależy, ale jeszcze jedna kluczowa sprawa w tym wszystkim. Apelowaliśmy o ponadpolityczne i pozbawione sporów podejście do tych wydarzeń. Ja nie wiem, czy to jest możliwe. Wydaje mi się, że raczej nie w dzisiejszej rzeczywistości, ale zawsze należy mieć nadzieję. Spotkaliśmy się pod tablicami, na których napisane są postulaty i każdy miał jakieś wspomnienie związane z tymi tablicami. To jest taki ważny
element naszej historii. Nie ukrywam, że pojawiły się też takie sygnały, plotki, że tak naprawdę w związku z powstaniem tego Instytutu Solidarności PiS próbuje zawłaszczyć te tablice, ale one nie są pisowskie, nie są platformerskie, nie są nawet pani prezydent czy Lecha Wałęsy. One są takim dziedzictwem ogólnopolskim. I to, że spotkaliśmy się w tym momencie i w tym miejscu, świadczy o tym, że my zaczynamy powoli, nie mówię, że się cofać, ale próbujemy te wszystkie elementy, które nas dzielą, przekuć w takie pełne porozumienie. I na tym w tym wszystkim nam zależy. I jeszcze jedna kwestia. Wystosowaliśmy z Cezarym w tym apelu zaproszenie do prezydenta i premiera rządu polskiego o wspólną organizację ponad politycznymi podziałami, niezależnie od tego, kto tym prezydentem i premierem w 2020 roku będzie. I takie jest przesłanie. Ja myślę, że do zaakceptowania, treść tego apelu jest do zaakceptowania dla wszystkich. Jeżeli PiS go nie zaakceptuje, to ja będę bardzo się dziwić. Tak, tutaj musimy pamiętać, że tak duże miasto jak Gdańsk z taką historią musi dzisiaj dbać nie tylko o te sprawy bieżące, o budowę nowych chodników, modernizację chodników, program Jaśniejszy Gdańsk, budowę nowych pływalni dla mieszkańców, ale musi też dbać o to dziedzictwo, którego my dzisiaj jesteśmy, no nazwę to górnolotnie, spadkobiercami. Musimy dbać o to, aby te obchody były zorganizowane godnie, żeby były zorganizowane na poziomie, a taki poziom gwarantuje organizacja ich przez miasto Gdańsk. Myślę, że tutaj będzie bardzo duża rola Europejskiego Centrum Solidarności, ażeby tę historię przedstawić taką, jaką była naprawdę, nie tak jak dzisiaj próbuje Prawo i Sprawiedliwość przekłamywać niektóre fakty historyczne. Europejskie Centrum Solidarności przedstawia jako bohaterów wszystkich, którzy mieli realny udział w tamtych wydarzeniach. To, że nie ma tam na pierwszym planie Jarosława Kaczyńskiego, to nie świadczy o tym, że ktoś czyni złośliwość w jego kierunku, tylko że po prostu wtedy nie było go na pierwszym planie w tamtych wydarzeniach. Także dzisiaj złożyliśmy już ostatnio właśnie projekt takiego apelu. Wspólnie będziemy go popierać na sesji w najbliższy czwartek i liczymy na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie wykorzystywać tego tematu do kampanii wyborczej, tylko przyłączy się do tego apelu i wspólnie będziemy mogli zorganizować godne obchody w przyszłym roku. A pamiętajmy, że to są dwie okrągłe rocznice, także te przygotowania, żeby zrobić to na poważnie, tak jak to powinno być zrobione, muszą się zacząć już teraz, a nie miesiąc czy dwa przed samymi wydarzeniami. Jeszcze tylko chciałam dodać, że niezwykle ważne dla nas, autorów tego apelu, było to, żeby obok Lecha Wałęsy pojawiła się Anna Walentynowicz. I minimum, znaczy te dwa nazwiska w tym apelu funkcjonują, czyli my naprawdę poważnie podchodzimy do sprawy i chyba jakby to widać, że apolitycznie w tym przypadku. Te ostatnie obchody pokazały, że było w miarę spokojnie, nie było incydentów, ale ten spokój chyba wynikał z faktu, że jednak toczyły się niejako dwutorowo, że na dwóch odrębnych wyspach różne środowiska organizowały te obchody. Czy rzeczywiście jest szansa, że te podziały, bo to jest kwestia tak naprawdę podziału, czy te podziały takie mentalne w społeczeństwie uda się w ciągu roku zasypać? Zakładając, że w Polsce jest ogromna szansa na zmianę złego rządu PiS na rząd koalicyjny, Koalicji Obywatelskiej, pewno w pewnym sensie połączone tutaj z Lewicą. Nie w pewnym sensie, ale połączony z Lewicą. Myślę, że taka koalicja mogłaby powstać. Mam nadzieję, że przyszły rząd Polski podejdzie do spraw tych podziałów tak systemowo. Wszyscy chyba zauważamy, że tak naprawdę żyjemy w dwóch alternatywnych światach. Mamy innych bohaterów, mamy Nawet historia II wojny światowej, jej rozpoczęcia tak dzieli nas, a nie łączy, że każde słowo jest wykorzystywane przeciwko drugiej stronie. Myślę bardziej o tej pisowskiej
stronie to, co się dzieje z panią prezydent panią prezydent Dulkiewicz, która tak naprawdę w dobrej intencji się zwraca, a to wszystko jest odwracane jakby do góry nogami i jest atakowana w momencie, kiedy tak naprawdę chce dobrze i zgłasza dobre sprawy. Dzisiaj mamy realną szansę, żeby zamknąć tę złą historię ostatnich 4 lat nienawiści wobec Polaka, bo umówmy się, dokładnie tak jest. Oni nas nienawidzą, my może mniej tej nienawiści okazujemy, ale też ich nie lubimy. Tak? A ja myślę, że to, że my w ten sposób o tym w tym momencie rozmawiamy, to jest właśnie to, o co PiS-owi chodzi. To znaczy oni próbują budować takie podziały i ja się w bardzo wielu przypadkach rozmów ze zwykłymi mieszkańcami spotykam z tym, że nawet ci, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość z różnych powodów, wcale nie chcą tych elementów sporu o historię, sporu o to, jak 40 lat temu chociażby wyglądało, no jeszcze niecałe, tak w przyszłym roku będzie okrągła rocznica, wyglądała kwestia sierpnia chociażby. Tak? Znaczy, wiele ludzi, którzy popiera Prawo i Sprawiedliwość, nie chcą takich podziałów, więc tym bardziej jestem przekonany, że w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość nie wygra tych wyborów w takim znaczeniu, że nie będzie w stanie sformułować rządu i to będzie kolejna kadencja rządów Koalicji Obywatelskiej, pewnie z jeszcze koalicjantami, to będzie to tym bardziej szansa na zakopanie tych toporów, które wyrzuci w powietrze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ te głosy takie nienawistne ze strony tej skrajnej prawicy, ja mam wrażenie, że one są marginalne, natomiast są bardzo mocno niestety podkręcane przez telewizję publiczną, telewizję narodową, czy jak zwał, tak zwał, dzieło prezesa Jacka Kurskiego, który mam wrażenie, że często własną ręką nadzoruje przebieg wiadomości o 19.30, w których faktycznie no, ten festiwal oszczerstw, który w kierunku Gdańska jest kierowany, to jest często coś po prostu obrzydliwego i ogromna manipulacja. Także ja jestem przekonany, że ja przede wszystkim nie żywię do tej strony skrajnej prawicy takich jakichś emocji, nienawiści. Tutaj raczej otwarte ręce do rozmowy do nich kierujemy i no, jestem przekonany, że też uda się ten apel w czwartek podjąć. Być może Prawo i Sprawiedliwość, no, jak już nie chce poprzeć, to niech przynajmniej się wstrzymają. Tak? No, nie wyobrażam sobie, żeby Prawo i Sprawiedliwość było przeciwko temu, żeby organizować przez miasto Gdańsk obchody tych 2 okrągłych rocznic w przyszłym roku. Tym bardziej, że ono jest ten apel jest sformułowany w takim duchu konsensusu. No. Tak? Bardzo pluralistyczny. Tak, bez zbędnych elementów takich, które mogłyby denerwować kogoś czy drażnić. Natomiast Cezary, ja rozumiem jakby twoje podejście do sprawy tych podziałów. No, ja zawsze się będę upierać, że żyjemy w alternatywnych światach. Być może z naszej strony nie ma tej nienawiści. Ja powiedziałam, że mniej lubimy. I przyszedł ten moment, kiedy możemy zdecydować, czy chcemy, żeby te dwa światy się połączyły i nadal, bo przecież nie zawsze tak było. Te podziały nigdy nie były tak głębokie jak dzisiaj. Więc wybory 13 października zdecydują również o tym, czy będziemy znowu żyli w jednym świecie, czy w dwóch alternatywnych. Jest w programie sesji też coś takiego jak oświadczenie zgłoszone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie ochrony i zwiększenia liczby terenów zielonych. Czy tutaj no możemy już zawyrokować, jaka będzie przyszłość tego oświadczenia? Czy z racji tego, że to jest, nie wiem, oświadczenie opozycji, ono może liczyć na wsparcie koalicjantów, czy też może, nie wiem, zostanie jakoś zmienione? Przede wszystkim w moim przekonaniu projekt tego oświadczenia w takiej treści w tym momencie to jest, i to jasno wyrażę, moim zdaniem jest to element kampanii wyborczej kandydata na posła Kacpra Płażyńskiego, który w swojej kampanii wyborczej też o tych kwestiach mocno mówi i próbuje włączyć obrady Rady Miasta do tej dyskusji, którą prowadzi w ramach swojej kampanii wyborczej i tutaj równolegle taki projekt złożył. Natomiast jest w tym projekcie wiele przekłamań. No, pokazuje to, że autorzy tego projektu, no jest tam podpisany Kacper Płażyński, nie wiem z kim redagował pan przewodniczący Płażyński ten projekt oświadczenia. Natomiast widać, że nawet nie zna nazw parków, które w Gdańsku występują. Jest tam też szereg informacji, które nie są rzetelne i jako Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej złożyliśmy poprawkę do tego projektu oświadczenia, w którym wskazujemy przede wszystkim na
rabunkową gospodarkę leśną rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj pod kierownictwem rządu Prawa i Sprawiedliwości po pierwsze został uchwalony Lex Szyszko, ustawa, przez którą zostały wycięte bardzo duże ilości drzew w całej Polsce, w tym w Gdańsku. I odtworzenie tego drzewostanu to są dziesiątki lat, żeby dzisiaj wrócić do tego stanu, który został, który był następstwem Lex Szyszko. To po pierwsze. Po drugie, kwestia rabunkowej polityki gospodarki leśnej w lasach państwowych, też w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Tutaj Trójmiejski Park Krajobrazowy jest takim miejscem, które w dużej mierze zabezpiecza przeciwpowodziowo Gdańsk, nie tylko Gdańsk, bo całe Trójmiasto. I w momencie, w którym dzisiejszy Trójmiejski Park Krajobrazowy pod rządami PiS-u, ponieważ to jest instytucja rządowa odpowiada za tą gospodarkę leśną, jest w skali bardzo dużej prowadzona wycinka drzew, no to powoduje skutki odwrotne do tego, które są wskazane w projekcie oświadczenia. My z kolei rewaloryzujemy nowe parki, tutaj z przewodniczącą Dunajewską, park, jeśli chodzi o kwestię Oruni, park Schopenhauera też chcemy dalej rewaloryzować. No mamy nagrodę, ostatnio otrzymał park oruński, park brzeźnieński, no to wszyscy znają, tak? Znaczy jest park Regana, także mamy szereg parków, które są rozwijane, ta infrastruktura jest coraz lepsza i my jesteśmy zdecydowanie za tym, żeby zieleni, w tym zieleni urządzonej było coraz więcej w Gdańsku, żeby ona też była dostępna, choćby dla osób mniej sprawnych, tutaj jest kwestia odpowiedniej infrastruktury dostępu do tej zieleni. Zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby tej infrastruktury zielonej było dla mieszkańców jak najwięcej. Natomiast no, nie możemy sobie pozwolić na to, co przymycili między tymi słusznymi ideami, między wierszami autorzy projektu, który Prawo i Sprawiedliwość złożyło. Dlatego też złożyliśmy jako Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej poprawkę do tego projektu oświadczenia i jestem przekonany, że w kształcie takim, który ta poprawka nadaje brzmienie temu projektowi oświadczenia, no ono będzie mogło być przyjęte przez całą Radę i to będzie poważny dokument. Tak, oczywiście klub Wszystko dla Gdańska po akceptacji poprawek, który złożył klub Koalicji Obywatelskiej, zagłosuje za. W ogóle mam takie wrażenie, że PiS, radni Prawa i Sprawiedliwości próbują sprawę ekologii, terenów zielonych wykorzystać politycznie. Ja czasami zachęcam do zejścia o poziom niżej, nie przerzucania się ideami, kto jest bardziej ekologiczny, kto mniej, tylko żeby radni Prawa i Sprawiedliwości zakasali rękawy i postępowali dokładnie tak jak my, czyli ja od wielu lat wspólnie z młodzieżą sprzątam chociażby Szaniec Zachodni, gdzie ostatnio nasz apel został tak naprawdę przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości po prostu wyśmiany. Gdzieś tam w kuluarach słyszałam, że my się ośmieszamy. Więc albo panowie z PiS-u, tak jak mówię, w praktyce zaczną realizować takie podejście ekologiczne do rzeczywistości. Żaden rozsądnie myślący człowiek nigdy nie będzie przeciwko terenom ekologii zielonym. Tylko teren zielony nie może być tematem walki politycznej. Znaczy, że co? Że Lex Szyszko jest okej. Okay. Wycinanie, po prostu mordowanie wielu drzew, które wiele, wiele lat rosły, ale już to, co robi miasto, to jest za mało, źle, niedobrze, tak? Nie, dlatego, że ja bym naprawdę, my też mamy oczywiście w naszym okręgu radnego Prawa i Sprawiedliwości, zapytam go na sesji, zapytam go na sesji, co zrobił chociażby w kwestii Szańca Zachodniego, gdzie ma w przyszłości powstać park, co zrobił w kwestii Oruni, parku Schopenhauera, który gdzieś tam na liście czeka na dofinansowanie. Przecież tak naprawdę, gdyby radni Prawa i Sprawiedliwości chcieli rzeczywiście tak energicznie działać na rzecz klimatu, mogliby się włączyć i pomóc nam w uzyskaniu pieniędzy. Przede wszystkim, ja mam wrażenie, że radni Prawa i Sprawiedliwości udają, że nie znają polityki swojego rządu. Tak, jeśli tak jak przytoczyłaś, radni PiS-u w kuluarach próbują, ale w dyskusji też próbowali obśmiewać
apel w sprawie wyjątkowego stanu klimatycznego, no to chyba nie widzą, co robi ich rząd, tak? Chociażby pozwalając na sprowadzanie jakichś ogromnych ilości ton śmieci do Polski i stawiając na źródła energii, które powodują emisję CO2 do atmosfery, tak? Sprowadzając rosyjski węgiel tutaj. Z jednej strony mamy, wycina się stuletnie drzewa, a z drugiej strony chce się zasadzić. Mamy na pewno dwa gorące tematy, które pojawią się, już widzę teraz na tej sesji. Jeden to jest historia i sposób obchodzenia ważnych dat. Drugi to jest ekologia, taki temat, który rzeczywiście wchodzi od pewnego czasu, ale wydaje się, że przez najbliższe lata dyskusja ekologiczna, dyskusja polityczna też związana z tym, jak chronić nasz klimat, będzie coraz szersza, coraz większa. I chyba tego powinniśmy się spodziewać na tej sesji. Tak jak Państwo zauważyli, nie będzie ona tym razem krótka, chociaż program sugerowałby, że to wszystko się uda załatwić dość szybko i pewne głosowania się odbędą. To może po wyborach będzie trochę więcej czasu na oddech, ale na tej sesji na pewno tego oddechu nie będzie. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Zapraszam do oglądania sesji na żywo w czwartek na portalu gdańsk.pl. Nadamy oczywiście całą sesję. Dziękujemy. Dziękujemy.